Widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 36 werset. Współczucie Pana. W Ewangeliach czytamy wielokrotnie o tym, że Pan Jezus Chrystus był do głębi poruszony widokiem utrudzonych, cierpiących ludzi. Oznacza to, że szczerze im współczuł, a ich położenie nie było mu obojętne. Troska o potrzebujących poruszała najgłębsze uczucia Syna Bożego. Dzisiejszy werset ze Słowa Bożego jest jednym z takich tekstów. Syn Boży jest wewnętrznie poruszony, ponieważ widzi przed sobą utrudzony i opuszczony lud, który jak owce bez pasterza nie mają orientacji w terenie. Tak Żydzi w tamtych czasach nie mieli nikogo, kto wskazałby im właściwy kierunek i zatroszczył się o ich potrzeby. Przywódcy ludu byli skorumpowani, rządni władzy zaniedbujący prosty lud. Porównaj Jana 7 rozdział 49 werset. Ewangelia Jana 7:49. Pana Jezusa dotykało to, jak zwykli ludzie bardzo cierpieli z powodu stanu, w jakim znajdował się ich naród. Jednakże On widział tę sprawę znacznie szerzej. Znał potrzeby każdego pojedynczego człowieka, potrzebę miłości, bezpieczeństwa i społeczności z żywym Bogiem. A ta ostatnia była najważniejsza, ponieważ Izrael, ziemski lud Boży, stracił społeczność z Bogiem. Również dzisiaj spotykamy wielu duchowo utrudzonych i wycieńczonych ludzi, którzy daremnie poszukują sensu życia i tęsknią za prawdziwą miłością i bezpieczeństwem. Czy nie dotyczy to również Ciebie? Pozwól więc sobie powiedzieć, Pan Jezus współczuje także i Tobie. Twoje utrudzenie porusza Go do głębi i tylko On, Zbawiciel świata, potrafi zaspokoić Twoje najgłębsze potrzeby. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28 werset.